Czy orientuje się Pan w temacie uboju rytualnego? Nie. Orientuję się. Ja zawsze na wsi mieszkałem i normalnie zabijało się i ja jestem za, żeby był ubój. Ale nie jestem przeciw. Tylko pytanie jest, czy ogłuszać zwierzęta, czy nie? Prosto głowę się obcina i prosta sprawa. Tak się jest stosowane od lat. Tak zawsze było. Tak, tylko ten ubój rytualny zakłada, że zwierzę cierpi dłużej, bo ono nie traci świadomości. Ludziom przecież ręce obcinają bandyci i też dobrze jest. Tak się zdarza? Zdarza się. No, zwierzę do zwierząt, to wiadomo, no też szkoda. No ale w takich czasach żyjemy. Zawsze tak było i tak będzie. I pani co, ja się nad tym nie zastanawiałam, także akurat dla mnie to jest żaden problem. Moim zdaniem, że powinno tak być. A nie tam mordować świnie jakimś tam tuczkiem czy tam czymś, kurde. No tak. No. Czyli pan jest sprzeciw legalizacji przepisów, które pozwalają na ten ubój? Pewnie, że tak. No. A co to takiego? Nie mam zdania. Czy orientuje się pani w temacie uboju rytualnego? Nie, ja to w ogóle nie mogę. Ja jestem miłośniczką zwierząt, nawet żaby kocham. I ja nie. Pani jest przeciwniczką w takim razie tego wprowadzenia tego prawa? Pewnie, ja nawet mięsa nie jem, pani. Chociaż dobrze wyglądam. O, nie za bardzo. Nie śledzi pan tej telewizyjnej dyskusji? No wiem, że trzeba wcześniej przed ubojem znieczulić. Czyli żeby nieprzytomne było zwierzę, a później można dopiero ubić. Ale dla mnie to temat jest, na który wolałbym się nie wypowiadać. Uważamy, że wszelkie formy, które powodują znęcanie się nad zwierzętami, a to jest, powinny być zabronione. Bardzo mi się to nie podoba, nie? Powinno się szanować zwierzęta, to jest moje zdanie. Kiedyś miałem taką akcję, nie? Kumpla, ojciec poprosił mnie, mówi chodź góra, mówi chodź, nie? Zaraz coś ci pokażę, nie? I pokazał mi taki worek, nie? Otwieram ten worek, patrzę kaczka, nie? W środku była. Mówi, weź mi pomóż, bo mówi, ja nie mogę sam tego zrobić, nie? Ja mówię, a co ja mam zrobić, nie? Mówi, pozbawić ją życia, nie? I przypomniało mi się, jak ktoś kiedyś opowiadał, że jak kota chce się zabić, to się łapie go za łeb i za ogon, nie? I zapalę tą kaczkę, nie? Pociągnęłem. Ona tak, kwa, 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 wszystko na wierzchu, nie? To mi się nie podoba. W ogóle zabijanie jest do niczego. Orientuję się, że zabijają bez ogłuszania, tak? Dokładnie. Jestem przeciwna temu, żeby tak zwierzę cierpiało. Należy zwierzę ogłuszyć. Ja wychowywałam się w gospodarstwie rolnym. Moi rodzice mieli ziemię i też zabijali świnie. To pamiętam, że tata najpierw uderzył świniaka w łeb siekierą, czy tam młotem, ogłuszył, dopiero zadawał cios nożem. Pani jest przeciwna. Jestem za tym, żeby zwierzę jak najmniej cierpiało. Jestem przeciwna, żeby zadawać ból fizyczny bez ogłuszenia. Mordowaniu zwierząt jestem przeciwny pod każdym względem.